Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Bliszczyce, gmina Branice. Sytuacja w ostatnich dniach nie jest najlepsza. Ciągłe opady powodują duże wezbrania na naszych rzekach. Pojawia się problem na nowo wybudowanym wale. Dzisiaj będzie akcja w celu zabezpieczenia tego wału, żeby nie nastąpiło przerwanie. Jest duże zagrożenie, więc sytuacja jest dosyć dynamiczna. Od dzisiaj na terenie całego powiatu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Mam nadzieję, że opady ustaną i sytuacja w najbliższych dniach poprawi się. W tym momencie w miejscowości Bobuluszki zabezpieczamy dobytek mieszkańców, zabezpieczamy kotłownie, wejścia do budynków, wynosimy to, co jest wartościowe. Wystąpiliśmy do pana wojewody za pośrednictwem PSP o rękawy zabezpieczające wały, które chcemy ułożyć w miejscowości Bliszczyce. Monitorujemy sytuację w innych miejscowościach, w których woda wystąpiła z koryta. To są miejscowości Dzierżkowice i miejscowości Wiechowice i to wszystko, co na ten moment możemy zrobić. Miejmy nadzieję, że te prognozy, które są optymistyczne, które nie są optymistyczne, jednak się zmienią. A nie widzę, czy tu coś blokuje, tam dalej coś blokuje i ona się robi softa, to nazwanie. Dobrze? Nic tam nie widzę. Tam to potrzebało, że tam to mi się robi cały wylot. Nie zapytam, nie znam. No to właśnie, tutaj jest 3 stopni, która była tu nazwanie cofała. Ale było mniej, byłem wspierany o których wymiarach. Na granicach jak to przyszło? W granicach jest źle, ale najtragiczniej to wygląda w Bobuluszkach. Także tam wiadomo, tam nie ma wału zupełnie. Tu jak do mnie, tak jak mówił, to jest blisko.
Nie?